Hejka kochani, zapraszam na nowego vloga. Ja jestem już w Zielonej, a przyjechałam tutaj dlatego, że jadę do fryzjera. No już teraz idę. Robię dzisiaj metamorfozę moich włosów, ale to już taką naprawdę bardzo, bardzo dużą metamorfozę. Zobaczycie, co się będzie działo. Nie poznacie mnie, dzisiaj już tego koloru włosów nie będzie. Będzie nowa Marika, normalnie. Szaleństwo. No kochani, ja jestem po fryzjerze, jak wiecie, dzisiaj już jest pierwszy dzień po, w sumie pierwsza noc po, ale co i jak wszystko było, to wam opowiem wczoraj, bo teraz właśnie biegnę na korepetycję, ale jak można zauważyć, nawet włosy w tym świetle wyglądają inaczej, także... Zaraz zobaczymy reakcję Wiktorii, jak mnie zobaczy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to ten dom. Najwyżej będzie śmiesznie. No, zaraz wyjdzie Wiktoria. Zaraz. Hej! Ale nie są szare! Ale będziesz miała? A lubisz w kapciach? Kochani, ja jestem już w domu i teraz tak wreszcie mam trochę czasu, żeby na spokojnie usiąść i wam wszystko opowiedzieć, co i jak się działo. A więc może zaczniemy od początku. Skąd w ogóle się wziął pomysł metamorfozy moich włosów? Tak naprawdę ja już taką większą metamorfozę miałam mieć w wakacje. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, jeżeli nie, to serdecznie zapraszam, tu pojawi się nazwa. Była już w sumie taka zmiana, tylko wtedy fryzjerka stwierdziła, że moje włosy są słabe i nie może mi zrobić tego, co właśnie chciałam na nich uzyskać. Więc wtedy zrobiliśmy po prostu takie delikatne pasemka, by po prostu te włosy rozjaśnić, bo ja już w sumie miałam dość tych ciemnych i chciałam czegoś nowego. I po prostu jakbyśmy tak w
wpuścili w nie delikatnie tak promyczki słońca. No i okej, ale tak naprawdę to nie było wystarczające, okej, była jakaś tam minimalistyczna zmiana, ale to nie było to, czego ja oczekiwałam. I po prostu tak długo się zastanawiałam, co zrobić, żeby te włosy zmienić, nie zniszczyć ich za bardzo, no i żeby no, w sumie fajnie wyglądały. I długo się zastanawiałam, gdzie pójdę do fryzjera, bo w sumie myślałam o tym, żeby na przykład zmienić i może zobaczyć, ale stwierdziłam, że włosy są dla mnie na tyle ważne, że nie chciałabym dawać ich, jakby powiedzieć, w takie obce ręce, bo wiem, ile się teraz słyszy o fryzjerach, którzy w ogóle nie powinni być fryzjerami, więc po prostu stwierdziłam, że lepiej będzie, jeżeli pójdę do zaufanego i wiem, i byłam w sumie pewna, że no, nie zniszczą mi włosów, a efekt będzie fajny, wręcz bardzo fajny. I tak jak wiecie, tak jak były vlogi rok temu, ja chodzę do fryzjera w Zielonej Górze, atelier Tomasza Ziembickiego. Wrzucę Wam link do jego strony na Facebooku w opisie. I wtedy, kiedy moje włosy były, nie wiem czy pamiętacie ten okres, kiedy one miały ten taki żółty odcień, kiedy ja je farbowałam wtedy na... Znaczy nie, że wtedy tylko na ślub, tylko po prostu farbowałam je w tym okresie, gdzie szłam na ten wiejski ślub. To właśnie wtedy, kiedy one potem się tak zniszczyły już tak naprawdę, że były w stanie okropnym, to tak naprawdę oni mi je naprawili. Wtedy miałam te ciemne włosy, ale one dostały po prostu wtedy tyle tego wszystkiego, że po prostu one w końcu można było powiedzieć, że ja mam włosy, a nie jakieś takie, wiecie... I po prostu teraz stwierdziłam, że skoro kondycja moich włosów się poprawiła bardzo dobrze, skoro mam pieniądze, żeby zrobić coś nowego, to stwierdziłam, że okej, że działam. I tak naprawdę szukałam dużo inspiracji w internecie. Wiecie, jak to jest, przeglądacie Instagrama, czy w ogóle jakąś stronę i po prostu Wam się coś spodoba, zapisujecie. I ja wysłałam do mojej fryzjerki, która tam się mną zajmuje, do pani gości, którą pozdrawiam. I ona powiedziała, że to, co jej wysłałam, to jest do zrobienia, bo mamy dużo czasu i my to zrobimy, nie ma problemu, nie? No to ja w ogóle mam takie, Jezu, że fajnie, że się da to wszystko zrobić. Ale powiedziała, że i tak zobaczymy, oczywiście też nie pomyślałam, że tak zobaczyła na zdjęciu, powiedziała, że zrobi, nie widząc moich włosów, napisała, że zobaczy, jakim stanie są moje włosy, bo nie widzieliśmy się troszkę ponad chyba rok. I postanowiłam, że okej. I się umówiliśmy i byłam właśnie teraz w piątek i pojechałam, to na początku sobie usiadłam razem z panią Gosią i z panem Tomkiem, no musiałam rozpuścić, bo miałam kitkę, rozpuściłam włosy, sprawdzili ich kondycję, zobaczyli jak teraz wyglądają, co na nich jest. No i przyszliśmy do rozmowy. Ja trochę miałam wizualizację taką inną, ale o tym bym nie chciała mówić, bo to tak daje mi za dużo czasu, a i tak nie chcę, żeby ten filmik trwał jakieś 20 minut. I po prostu przedstawili mi propozycję swoją, jak oni widzą, co by można było zrobić na moich włosach, żeby ich nie doprowadzić do stanu okropnego, tylko żeby nie dość, że je naprawić, to i zmienić, ale nie psując tych włosów. I po prostu stwierdziliśmy, że rozjaśnimy je, bo ja po prostu chciałam też jaśniejsze włosy. Rozjaśniliśmy je, tak jak widać tutaj, do tego miejsca. I potem na to były etapy, co my robiliśmy z tymi włosami. Tylko nie chciałabym o tym za dużo opowiadać, bo ja też nie jestem fryzjerką i boję się, że zapomnę o jakimś ważnym aspekcie tutaj, jak będę o tym opowiadać, więc po prostu Wam na końcu wrzucę też zdjęcia, bo też robiłam zdjęcia, jak po kolei wyglądały moje włosy, aż doszliśmy do tego stanu. Także to Wam powstawiam zdjęcia, a tak to po prostu powiem tak w skrócie, że wyglądało to tak, że na początku rozjaśniliśmy moje włosy, potem położyliśmy na nie takie pigmenty z koloransu. To jest właśnie to, dzięki czemu mam ten kolor na włosach. Właśnie większa część osób mówiła, czemu nie wysyłasz zdjęcia, jak wyglądają włosy, czemu nawet nic nie powiesz, jaki kolor, jakie co. Ja tak naprawdę nie byłam w stanie powiedzieć i dalej nie jestem w stanie powiedzieć, jaki kolor jest moich włosów, bo jak zobaczycie poprzedniej części filmiku, te włosy tak naprawdę mają kolor, który nie da się opisać jednym słowem, bo ktoś powie, że tak, są różowe, fioletowe, szare, srebrne, popielate, naprawdę tych kolorów jest mnóstwo. I co jest fajne tym koloransem, że tak jak będę myła włosy, to przy każdym razie, kiedy będę właśnie je myła, to ten kolor będzie się zmieniał i ten kolor będzie stopniowo schodził, aż dojdziemy do takiego
perłowego, no gdzieś w tych granicach koloru blondu i po prostu ten kolorans się spłucze. Tak samo mam kolorans tutaj zastosowany na moim odroście, ponieważ ja nie chciałam iść żadnej farby ani nic, ponieważ nie chciałabym zaraz się bawić w odrosty, farbowanie. Ja lubię po prostu wygodne i łatwe rozwiązania i po prostu tutaj mam też robiony właśnie u góry tutaj kolorans. I to jest, on też będzie się spłukiwał i stopniowo przejdzie do mojego naturalnego koloru włosów. Jak te włosy będą wyglądać po miesiącu, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Mam tam jakąś wizualizację tego, ale wiecie, to dalej się nie ma do tego, co jest tu i teraz. Po miesiącu postaram się Wam nagrać tak mniej więcej, jak te włosy będą wyglądać. Jednak taką relację z pierwszej ręki będziecie mieli, jeżeli będziecie mi po prostu obserwować na Snapie, bo tam jestem po prostu cały czas. Teraz się tutaj pojawi nazwa. Tam będę, już będę, bo tak jak od tego, jak byłam fryzjera, to się nigdzie nie pokazywałam ani nic, żeby nie było. Także tam możecie zobaczyć od razu pełnie, jak się te włosy zmieniają. Ogólnie, czy jestem zadowolona? Jestem bardzo zadowolona, bo włosy dostały fajnego koloru, fajnej zmiany, jakiegoś odświeżenia. Też tam miałam takie ampułki, takie regeneracje, żeby te włosy podnieść. Oczywiście przy rozjaśnianiu końcówki dostały trochę tyłek, ale to jest po prostu rzecz naturalna przy rozjaśnianiu. Ja teraz się zabawiam przepraszam, bo się zapomniałam. Ja teraz się zabieram za po prostu regenerację ich i teraz jak troszeczkę podbuduję znowu tą strukturę, no bo po rozjaśnianiu tu bardzo trzeba teraz dbać o włosy. No w sumie normalnie też trzeba dbać, ale wiecie, o co chodzi. To potem postaram się, znaczy postaram się, to potem zrobimy. To potem pojadę za jakiś miesiąc czy jakieś 1,5 miesiąca i po prostu podetnę, ale na razie po prostu się skupię już na tym. Na regeneracji dymowej. W ogóle mam nadzieję, że fajnie się to nagrało, bo tak nie wiem, nie widzę się, więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Teraz Wam wstawiam wszystkie zdjęcia. Ja jestem bardzo zadowolona. Mojej bliższej rodzinie i otoczeniu również się podoba. Fajna zmiana w moim życiu. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia. Jeszcze pewnie nie raz tutaj będzie taki filmik. Metamorfoza, bo ja po prostu lubię się zmieniać. Dla mnie stanie w miejscu i ciągle robienie tego samego to jest po prostu bez sensu. Więc pewnie jeszcze nieraz zobaczycie taką nową mnie. Piszcie, jak Wam się podobają włosy. I chcę tylko powiedzieć, że już są dzisiaj pierwszy dzień po umyciu, także już mają inny kolor, także zobaczycie, jak się to wszystko będzie zmieniać. Ja na tą chwilę chcę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Bardzo polecam ten salon z całego serducha. Na pewno Wam nie spierdzielą włosów, że tak powiem, bo podchodzą do tego normalnie, poważnie i profesjonalnie. I także, jak będziecie chcieli na przykład rozjaśnić do jakiejś platyny, to jeżeli oni zobaczą, że na przykład Wasze włosy są na to za słabe, to nie będą Wam wciskać, że tak, idziemy w to, tylko powiedzą definitywne nie, no chyba, że chcecie wyjść bez włosów. No to już Wasza decyzja. Ja Wam teraz wrzucam jeszcze, jak one się prezentują dzisiaj po tym pierwszym myciu i te zdjęcia. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Łapeczki oczywiście w górę, bo dawno ich nie mówiłam, nie wspominałam. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale idziemy ku górze. Mamy już 325 bodajże subskrypcji, także wow. Cieszę się bardzo. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym.